Witam. Fotoimpulsator typu K3418. W materiale tym będę chciał pokazać, jak wygląda, jak jest zbudowany i co znajduje się w środku. Ale dla formalności przypomnijmy, do czego służy. Fotoimpulsator to technicznie rzecz biorąc podwójna szczelinowa fotokomórka. Spotkać go możemy na dachu każdej windy licencyjnej, zwykle jeden, czasami dwa lub nawet trzy. Jego zasadniczym zadaniem jest wykrywanie punktów orientacyjnych w szybie, czyli gdzie jest kolejne piętro, gdzie zacząć zwalniać i gdzie stanąć. Czasami również wyznacza strefę otwierania drzwi, mierzy prędkość dojazdu, a nawet wyznacza potrzebę i kierunek uruchomienia silnika korekcyjnego. Oczywiście w praktyce znajdziemy różne typy fotoimpulsatorów. Optyczne, tak jak tutaj, na podczerwień, czy nawet magnetyczne. Odnoszę wrażenie, że obecnie dużo częściej znajdziemy późniejszy fotoimpulsator typu K3460, również wykorzystujący dokładnie taką samą żarówkę, ale jest mniejszy, lżejszy, bez kontaktronów i z fototranzystorami jako elementami światłoczułymi. K3418 stanowi dość pancerną konstrukcję, ale jednocześnie bardzo przemyślaną. Odnoszę też wrażenie, że jego kształt i pancerność sprawi, że w razie ewentualnej kolizji z przesłonką, to właśnie przesłonka ulegnie urwaniu lub odgięciu. Po środku znajduje się żarówka, służąca za źródło światła dla fotokomórek. Jest to typowa żarówka z magnetem BA15D o napięciu 24V i mocy 21W. Po bokach znajdują się dwa identyczne moduły fotokomórek, zawierające element światłoczuły oraz wzmacniacze. Gdy winda się porusza, to przesłony umieszczone w szybie przemieszczają się pomiędzy żarówką a fotokomórkami i przesłaniając światło sprawiają, że fotoimpulsator wykrywa ich obecność. Egzemplarz, który występuje w tym materiale, był strasznie ućmaruchany, a wnętrzności praktycznie pływały w oleju. Konieczność jego gruntownego wyczyszczenia oraz wymiany uszkodzonych oporników stała się idealnym pretekstem, by nie tylko zajrzeć do środka, ale też pokazać, jak taki fotoimpulsator wygląda po rozmontowaniu na pojedyncze elementy. Zacznijmy jednak od samych fotokomórek. Moduły fotokomórek są łatwo wymienne. Do korpusu fotoimpulsatora mocowane są przy pomocy typowego 8-pinowego lampowego gniazda, więc w razie ich awarii wymiana na zapasowy jest błyskawiczna i nie wymaga odkręcania żadnych śrub. By moduł fotokomórki nie dał się włożyć w złą stronę, obudowa fotoimpulsatora posiada małe wycięcie, zaś moduł posiada lekko wystającą śrubkę, pasującą właśnie w to wycięcie. Niezależnie od tego, gniazdo, jak na typowe lampowe gniazdo przystało, też posiada odpowiedni wypustek dla prawidłowego montażu. Moduł fotokomórki ze światem komunikuje się za pomocą trzech przewodów. Dla poprawy pewności połączeń w gnieździe wykorzystane jest 6 pinów, zwartych w 3 pary. Dwa z wymienionych przewodów to naturalnie zasilanie. Na przewodzie trzecim w razie przesłonięcia fotokomórki wystawiany jest biegun dodatni zasilania, który zasila przekaźnik kontaktronowy umieszczony w głównym korpusie fotoimpulsatora. Element światłoczuły to germanowa fotodioda typu FG2. Zaś cała elektronika wzmacniacza zbudowana jest na dwóch germanowych tranzystorach typu TG50. Przy okazji, warto dodać, że to praktycznie jedyne, oprócz wzmacniacza fotokomórki drzwi, miejsce w windzie licencyjnej, gdzie znajdziemy jakiekolwiek tranzystory. Nie jest chyba zaskoczeniem, że w praktyce możemy spotkać się z zastosowaniem elementów nieodpowiadającym typem czy wartościom temu, co twierdzi dokumentacja. Dowodem niech będzie tutaj druga fotokomórka znajdująca się w pokazywanym egzemplarzu, na której możemy zobaczyć, że jeden z tranzystorów jest innego typu. Zastosowane tranzystory TG50 mają minimalne napięcie przebicia równe 30V, to znaczy, że wzmacniacz nie może być zasilany bezpośrednio z napięcia 48V, jakim zasilany jest fotoimpulsator. Dlatego wewnątrz fotoimpulsatora znajduje się dodatkowy układ, nazwijmy to zasilacz, który obniża to napięcie do bezpiecznej wartości poniżej 30V. Po zdjęciu pokrywy ujrzymy po lewej stronie dwa duże 6-watowe oporniki. Niestety, w pokazywanym egzemplarzu jeden z nich uległ uszkodzeniu. Ponieważ znalazłem jedynie oporniki o dwukrotnie większym oporze, to by uzyskać taki sam opór i moc nie mniejszą niż przepisowe 6W, zamontowałem tutaj dwa takie oporniki równolegle. Te oporniki służą tutaj za najzwyklejszy w świecie dzielnik napięcia. Schemat wspomina wartość 220 ohmów, aczkolwiek ten egzemplarz posiadał oporniki 300 ohmowe. Taki dzielnik napięcia sprawia, że na wzmacniacze dociera połowa napięcia zasilania, czyli teoretycznie 24V. Oczywiście napięcie to zmniejsza się tym bardziej, im wzmacniacze pobierają większy prąd.
Oprócz tego znajdziemy tutaj kondensator łagodzący tętnienia oraz germanową diodę zapobiegającą wyładowywaniu się tego kondensatora przez opornik dzielnika napięcia. Kolejny element to opornik, który jest szeregowo łączony z żarówką. W teorii reguluje się go tak, by uzyskać na żarówce napięcie około 16 V, co ma na celu zwiększenie jej żywotności. Żarówka zasilana jest z oddzielnych uzwojeń transformatorów sterowych, które dają napięcie przemienne o wartości około 19 V. Kolejnym elementem jest para przekaźników kontaktronowych. Ich cewki zasilane są przez ten sam rezystorowy dzielnik napięcia, co tranzystory. Zaś ich zestyki podają plus zasilania 48 V na wyjścia fotoimpulsatora. Dzięki temu tranzystory wzmacniaczy są galwanicznie odizolowane od przekaźników, którymi steruje fotoimpulsator i które znajdują się w maszynowni. Ostatnim elementem jest listwa zaciskowa. Jak na fotoimpulsator przystało, dwa przewody zasilania prądem stałym 48 V, dwa przewody zasilania żarówki 24 V i dwa przewody do sterowania przekaźnikami, które wzbudzą się na skutek przesłonięcia fotokomórek. Pozostało zatem podłączyć fotoimpulsator pod zasilacze i przekaźniki i pokazać, jak pracuje. Mamy tutaj modelowy obwód z fotoimpulsatorem, czyli podłączone do niego dwa przekaźniki, z którymi będzie sobie współpracować i zobaczmy, jak to się dzieje. Wszystko dokładnie tak, jak fabryka chciała. Gdy przesłaniamy lewą fotokomórkę, działa nam lewy przekaźnik. Gdy zasłaniamy prawą, działa nam prawy. Zasłonięcie dwóch jednocześnie, to działające dwa przekaźniki jednocześnie. Gdybym zechciał zgasić żarówkę, również zadziałają. Możemy nawet spróbować żaróweczkę. O, regulować jej napięcie. No, się okazuje, że fotokomórka fotokomórce nierówna. Interesujące jest to, że w żaden sposób nie chce mi się ten fotoimpulsator poddać na światło LED-owe. Mam żarówkę telefoniczną 24V, 25 mA, czyli nie jest to jakaś piorunująca moc. I co ciekawe, jak dobrze przycelować, o, się rozłączyło, to fotoimpulsator łapie z niej światło. A jak tylko przycelować LED-a z odpowiedniego kąta, to udaje się uruchomić. Żeby eksperymentu stało się zadość, pozostało mi jeszcze tylko oświetlić nasz fotoimpulsator scenicznym reflektorem z soczewką Fresnela i o mocy 650 W. Żeby na ekranie nie było białej plamy, troszeczkę przyciemniłem nagranie i uwaga, świecimy. Może spróbujmy bardziej skupić. O, spróbuję przyciemnić jeszcze trochę. Niestety przyciemnienie będzie wiązać się z miganiem ze względu na częstotliwość prądu w sieci. Jeszcze jedna próba. Odległości bez problemu działają obydwa przekaźniki. Nie wiem, czy to widać na tym przyciemnionym nagraniu. Niestety w tym momencie muszę już zakończyć eksperyment, ponieważ reflektor staje się zbyt gorący, by go trzymać. Ponieważ kontaktrony, które są w środku, bardzo ładnie brzmią, aczkolwiek robią to cicho, to wypadałoby jeszcze nagrać ich dźwięk.
Posłuchajmy. Oczywiście w tym momencie nic nie jest podłączone do fotoimpulsatora, żaden zewnętrzny przekaźnik. To jest dźwięk kontaktronów, które znajdują się w środku. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.